takie małe postscriptum do wspomnienia o Annie Walentynowicz. Postscriptum, bo no nie jest to rzecz tak bardzo istotna, choć zrobiono z tego sprawę dość istotną. No chodzi o narodowość i o pochodzenie pani Ani. No zacząłem to na siłę z niej robić Ukrainkę. No na pewno nazywanie pani Ani Ukrainką jest dużym nadużyciem, chociaż korzenie jej tkwią w Wołyniu, na Wołyniu, a... Zweryfikowanie wymiaru sprawiedliwości poprzez lustrację i wybór prezesów sądów, głosowanie powszechne, uchwalenie nowego prawa wyborczego, no i oczywiście zapalnik tego całego problemu, czyli uniewinnienie. Ale za to mamy tutaj nową naszą pustynię za unijne pieniądze, ciężko wynegocjowane przez naszych negocjatorów. Zrobiliśmy sobie wspaniałą pustynię tutaj w ramach dotacji unijnych. Pięknie wszystko zostało w zeszłym roku wycięte. Tutaj ci ludzie mówią, że są to mydła z ludzi, tak? Robione. Dokładnie. Tak? I kiedy Niemcy to gromadzili? Czy w jakim czasie mniej więcej? Aha. Aha. O kurde. Jesteśmy... Ogólnie stoimy już na tym. Pod nogami masz bardzo dużo tego. Jeszcze można coś przeczytać. Numerki? RIF 0072. A nie wiesz skąd to było przewożone? Mi się wydaje, że to było tutaj robione. A jeszcze ciekawa rzecz, którą mówiłem.